Cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym naszym wideo poradniku. Tym razem zajmiemy się w naszym domku fundamentami. Jak już wspomniałem w poprzednim filmie, zaczniemy od ław fundamentowych. I co teraz ciekawego? Mamy w zakładce konstrukcja takie narzędzie jak, no tu jest błędnie przetłumaczone akurat, fundament konstrukcyjny ława, ale my posłużymy się narzędziem strop konstrukcyjny. Dlaczego? Dlatego, że będziemy mogli to w fajny, prosty, sprytny sposób później wykorzystać przy okazji zestawień materiałów, a też pod względem wymiarowania ewentualnie takiej konstrukcji nie ma to w tym wypadku większego znaczenia. No więc co? Zakładki konstrukcja, strop konstrukcyjny. Jak widzicie, pamiętajcie o naszym pliku startowym, nie szablonie podkreślam, pliku startowym, w którym będziecie mogli sobie kontynuować z nami te nasze ćwiczenia i wtedy działacie na identycznym pliku jak ja. Więc wybieram sobie ława fundamentowa share na x vis, taka nazwa, czyli to jest coś mojego pierwszego, ja tu jeszcze sobie tą przeglądarkę projektu delikatnie poprawię. I co? Chcę stworzyć nowy typ. Edytuj typ, powiel i to będzie moja ława fundamentowa, która będzie miała szerokość 50 cm, a jej wysokość 30. Przejdę jeszcze do konstrukcja edytuj, aby ustawić odpowiednią grubość naszej ławy. Zwróćcie uwagę, że jest tu też ustawiony materiał, co jest bardzo ważne, ponieważ w naszej bibliotece materiałów, w tym naszym pliku startowym jest już ustawiony odpowiedni szraf, klasy i tym podobne rzeczy, więc warto na nim działać. Zatwierdzam przyciskiem OK. Jeszcze raz OK. Czyli co? Mogę wywołać narzędzie strop zakładki konstrukcja strop konstrukcyjny lub skrótem z klawiatury SB. Sebastian Beata. OK. Zwróćcie uwagę, że zawsze gdy przełączamy się do innych jakichś naszych zakładek i coś jest nieaktywne, to bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa mamy włączone już aktywne jakieś narzędzie. Tak? W tym naszym wypadku jest to narzędzie dotyczące modelowania strop. Więc zwracajcie na to uwagę. OK, więc my chcemy teraz zamodelować naszą ławę fundamentową, która będzie szeroka na 50, a wysoka na 30 cm, a jej górna rzędna to będzie poziom minus 1,20. Aby sobie to troszkę ułatwić, wybiorę wskaż linię, ponieważ będę się odbijał od poszczególnych osi. Jeśli ława będzie ułożona na osi, no to z każdej strony po 25 cm. Stąd też wybieram odsunięcie 25. Pierwsze, drugie. OK. Co mogę zrobić tu dalej? Kolejna nasza ława. Na razie wyklikuję sobie poszczególne osie. Może to wyglądać dosyć dziwnie, ale zaraz zobaczycie, jak z tym sobie też sprytnie poradzimy. Więc co? Mamy już pierwszych kilka obrysów i będziemy musieli sobie zaraz z nimi zrobić porządek. Jak teraz z tymi liniami sobie można poradzić? Moglibyśmy to rysować normalnie, bez wskazywania jakichś odsunięć. W ten sposób poruszamy się troszkę szybciej. Co teraz? Możemy zrobić to za pomocą przytnij wydłuż. I zwróćmy uwagę, że jak bardzo mocno się przybliżę, to te linie robią się coraz grubsze. Ja preferuję osobiście nie pracować na tego typu rzeczach, ponieważ później gdzieś przy jakichś dziwnych rzeczach nie zawsze mam pewność, że kliknąłem dobrze, więc chciałbym je wyłączyć. Gdzie to mogę zrobić? Na naszej górnej wstążce, cienkie linie lub skrót z klawiatury Tomasz Lucjan, TL. Więc na samym początku przytniemy sobie w paru miejscach nasze linie. Niech to będzie nasz pierwszy róg, drugi róg. Jak przycinam? Za pomocą narzędzia Trim. Czyli przytnij wydłuż do narożnika, skrót z klawiatury TR. Tomasz Robert. Na chwilkę sobie w ten sposób z tym będziemy radzić.
Więc ja teraz będę wyróżnywał poszczególne narożniki, dojdziemy do pewnego kształtu, a wy pewnie obejrzycie to w przyspieszonym tempie. Ok, moje pierwsze narożniki są już gdzieś połapane, w związku z czym kolejnym narzędziem, które chciałbym wykorzystać, będzie podziel linię, tak aby łatwiej mi było dociąć. Zwróćcie uwagę, że kiedy przytnę, wyrównam do narożnika, to tracę całą tą linię tutaj. Więc mogę sprytnie podzielić tą linię. Jak to zrobić? Za pomocą podziel element narzędzie wywołamy najszybciej skrótem z klawiatury SL. Sebastian Lucian. Podzieliłem moją linię i zwróćmy uwagę, że teraz za pomocą narzędzia trim, czyli TR, przytnij wydłuż do narożnika, jest nam to wszystko łatwiej ogarnąć. Ok, więc znowu przyspieszamy nasze tempo i zobaczycie, jak się będzie prezentował nasz kształt. Ok, a co w przypadku, kiedy nie mamy jakiejś osi konstrukcyjnej, a chcielibyśmy gdzieś utworzyć naszą jeszcze tutaj ławę? Możemy zacząć szkicować. Więc naszkicuję gdzieś linię przestrzeni. Wybiorę sobie wskaźnik odsunięcie 50. Tak? I teraz po zaznaczeniu tej linii widzę jej odległości i mógłbym z nimi sterować. Czyli wpiszę tutaj 400, tak, 50 i zachowuję sobie odległości. Czyli moja linia pierwsza tutaj, ja chcę, żeby była ona oddalona o 450, więc teraz będziemy sobie mogli to dociąć w ten sposób. Mamy taki wstępny kształt. Jeszcze zmienimy sobie może tutaj w tym miejscu troszkę, żeby to wyglądało delikatnie inaczej. Myślę, że taki kształt na sam początek będzie ok. Więc zatwierdzam go teraz. I jak zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje w widoku 3D? Mogę przejść do widok i uruchomić sobie tutaj domyślny widok 3D. Jak widzicie, wyświetlają się w naszym widoku 3D poziomy, które stworzyliśmy, jak również poszczególne osie. Ustawmy widok na poziom szczegółowości wysoki, spójne kolory. Tak więc jest ta nasza ława fundamentowa tutaj w tym miejscu i będziemy mogli zaraz działać dalej. Ok, więc kontynuujemy z naszymi ławami. Jeszcze uzupełnimy sobie tutaj w osi czwartej, więc co? Na poziomie minus 1,20 zaznaczam, edytuję odpowiednie i wybieram sobie wskaż linię. Odsunięcie po 25. Dostaję komunikat, że moje linie się nakładają. Tak, nakładają się w tym zakresie. Zaraz to naprawimy. Jeszcze szybki podział w tych miejscach. Narzędzie przytnij wydłuż do narożnika, skrót z klawiatury TR. OK. Mamy nasz układ ław fundamentowych. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Pojawił nam się symbol kierunku głównego płyty. Możemy go zaznaczyć i usunąć. Chwilowo nie będzie nam potrzebny. Dobra. Następnie przejdźmy do poszerzenia miejscowego jeszcze tych naszych ław fundamentowych. Moglibyśmy to zrobić jako osobny element, osobna stopa, ale zróbmy to już z pozycji edycji tej obwiedni i poszerzymy ją w tym narożniku, tak aby od osi mieliśmy mieć tutaj odległość 100 cm, od tej osi 80, możemy zaznaczyć, przesunąć. Następnie przytnij wydłuż do narożnika. Mamy nasze lokalne poszerzenie ław fundamentowych. Zatwierdzamy ławy gotowe. Przejdźmy do tworzenia ścian. Ściany możemy wywołać z okładki konstrukcja, ściana, ściana nośna. Przejdźmy najpierw do omówienia sobie wstążki, zanim będziemy jakieś pierwsze ściany modelować. To tak.
Ściany możemy modelować na głębokość lub wysokość. My zawsze chcielibyśmy w tym momencie modelować na wysokość. Program powiedział nam, że w tym momencie mieliśmy jakieś dziwne ustawienia wiązań podstawy, więc on je w jakiś sposób zmienił, zresetował. Chcielibyśmy rysować na wysokość jakąś konkretną, do poziomu zera. Linia położenia możemy zostawić po osi ściany. Będzie to łańcuch ścian z odsunięciem 0, żadnego promienia. Stan połączenia zostawimy na razie na zezwół. Ale nasze ściany fundamentowe będą żelbetowe, ale będą miały inną grubość. Więc edytuj typ, powiel, zmieńmy sobie to na 24, usuniemy dwójeczkę, w zakładce konstrukcja, zmienimy grubość na 24 cm. I teraz możemy przejść już do modelowania naszych ścian fundamentowych. Możemy się zacząć zastanawiać, dlaczego nie widzimy żadnych szrafów. Ten odcinek zostawimy, zaraz pokażemy, jak sobie z nim poradzić. Więc teraz pewnie zaraz w przyspieszonym tempie to będziecie oglądać. I teraz skupmy się na tym narożniku. Możemy narysować w naszej przestrzeni w dowolnym miejscu ścianę. Następnie możemy ją przesunąć lub też próbować ją wyrównać. Żeby to uczynić, czyli wywołać narzędzie wyrównaj, wybierzmy skrót z klawiatury AL. Alicja, Lucjan. Wybieram do jakiej linii i teraz co ma być wyrównane. Tabem przełączam osie lub przejeżdżając wskaźnikiem. OK, wyrównałem moją ścianę 24 cm, tak aby była położona równiutko wraz z tym licem. Następnie co mogę zrobić? Mogę chwycić za ten znacznik, przesunąć go do tej osi i wiemy, że skoro tu jest 24, cała szerokość ławy to 50, 50 minus 24 jest 26, potrzebna nam połowa, czyli 13. Teraz ta ściana fundamentowa względem tej ławy z pewnością jest położona osiowo. Możemy wykorzystać nasze narzędzie, które już znamy świetnie, czyli przytnij wydłuż do narożnika. TR działa również dla ścian. OK, w małym tak zwanym międzyczasie doszedłem do wniosku, że nie będziemy potrzebować tego fragmentu, więc edytuj obiednie, zaznaczę i jak widzicie mogę szybciutko dokonać zmian, co też jest bardzo ważne, pousprawnia i przyspiesza naszą pracę. OK, stworzyliśmy nasze ławy, ściany fundamentowe. Kolejnym krokiem będzie stworzenie jakiejś zasypki, wylania jakiegoś betonu i będziemy szli w górę. Podsumowując ten odcinek, stworzyliśmy za pomocą narzędzia strop ławy fundamentowe, za pomocą narzędzia ściana stworzyliśmy nasze ściany fundamentowe. Robiliśmy to wszystko na poziomie minus 1,20 fundamenty. A dlaczego nie widzimy jakichś tutaj oznaczeń szrafów? Odsyłam Was też do zabawy z zakresem widoku i pewnie ta wartość nam wszystko zdradzi. OK, dziękuję za dziś. Do usłyszenia w kolejnym wideo poradniku.